мы проигрываем норвежцам. Ян Брыскофлер за сборную Австрии. Анди Кёфлер улетает вообще неимоверно далеко. Velter, Anders, Fanamel, Andreas Sternen and Anders Barvel garnered 960.3 points. Slovenia. Powiem największą stratę, to jest troszkę z Bałkanów, ale proszę, Kraft, ależ huknął, ależ odleciał, będą niskie noty za styl, bo... Prędkość na progu, bardzo ładna sylwetka w locie, będzie daleki, bardzo daleki lot Stefana Krafta. A prawie tak. Kusak, jeden z niższych skoczków, ale z turbodoładowaniem. Dwukrotny mistrz świata, piąty w historii, który wygrał podwójnie zawody na mistrzostwach świata. To może być pod rekord, 130. I w tym sezonie kapitalny, mistrzowski turniej czterech skoczni. Cztery wygrane i teraz po swoją 27. wiktorię. Kamil Stoch w powietrzu, pokaż, tak skacze mistrz świata, tak skacze mistrz olimpijski, tak skacze. Układa, te podmuchy są mocne, dochodzące do 5 metrów na sekundę. Jaka będzie decyzja Mirana Tepesza? Czy dostanie zielone światło Kamil Stoch? Jest zielone światło. No i popatrzmy na skok Polaka. 132 metry musiałby skoczyć w tej chwili Kamil Stoch, by pokonać Gregora Schlierenzauera. Czy jest to lot po 10. miejsce na podium? Ależ on odpalił teraz w progu niewiarygodnie daleko. 131 metrów w pierwszej serii, a teraz 134,5, a więc tylko metr bliżej od rekordu skoczni. Coś niewiarygodnego. Minus 3. Przywiózł złoto za indywidualny konkurs i brąz w drużynie. Kamil Stoch, nadal wielka, ogromna forma Kamila. I pierwszy w drugiej serii do skoczków austriackich. Także daleko, ponad 130 metrów. Tak jak przypuszczałem. Wrócą do gry Norwegowie, to jest pytanie i...